Kantok Music. Rad na plac, kurwysyny! Siemano, z tej strony Kawach i Kacper. A dzisiaj z nami jest... Psychotrop! Tak, pozdrawiamy. Dzisiaj omówimy parę tematów, które ostatnio były popularne w mediach. Pierwszym tematem, który chcieliśmy z tobą omówić w Psychotropie, jest twoje podcięcie żył na streamie, które nazywa się Rytuałem Przejścia. Opowiedz nam coś o tym, jeśli możesz. No, rytuał przejścia jakby jest obecny w wielu kulturach i obrzędach, zwłaszcza tych wywodzących się z około od XII do XVI wieku. No i generalnie zostało to odebrane jako bardzo atencyjna próba wybicia się czy chwyt marketingowy, co jakby totalnie nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo jak teraz po czasie sobie można zauważyć, to nie wiem, nie nagrywam żadnej płyty, od tamtego momentu nie wydaję kawałków, wrzuciłem chyba jeden kawałek po miesiącu. No i nawet są ludzie, którzy oglądali to, to są moi słuchacze z takiej zamkniętej grupy, więc oni nawet mogą potwierdzić, że w momencie, kiedy to się nie udało, czyli jakby nie przeszedłem na drugą stronę, to starałem się, żeby to nie wyciekło. Pisałem do nich, że jeżeli macie jakieś screeny, filmy i tak dalej, żeby to nigdzie nie wychodziło. I fakt jest taki, że Glam Rap napisał o tym dopiero 4 lub 5 dni później, bo ktoś po prostu to wyniósł. Ja nawet nie zapowiadałem tego live'a. Mało tego, poblokowałem osoby, uniemożliwiłem im oglądanie tego. Wszystkie osoby, które mogłyby właśnie znać mój adres, mogłyby przyjść do domu. W jakiś sposób zabezpieczyłem. No i tam było 19 do 20 osób tak naprawdę, takie zamknięte grono. Więc totalnie nie było to jakimś zabiegiem marketingowym. No a co do samego rytuału, no to jakby cała moja ideologia światopoglądowa opiera się na tym, że jakby śmierć nie jest końcem, tylko początkiem, w sensie... No właśnie, bo ciekawi mnie to bardzo, mówisz o tym rytuale przejścia, ale tak naprawdę dokąd chciałbyś się udać i co jest twoim celem w tym rytuale? Że wiesz, życie po śmierci i przejście na dalszą drogę. To znaczy, ja wierzę w różne zakony, w różne, powiedzmy, organizacje tajemne, tak to nazwijmy. No i generalnie moim celem jest dążenie do takiego poziomu wtajemniczenia, żeby móc świadomie reinkarnować. Co za tym idzie? Osiągnąć nieśmiertelność tak naprawdę. Bo jeżeli reinkarnujesz świadomie, to odradzasz się w innej postaci, ale ze całą wiedzą i wspomnieniami, którą posiadałeś w poprzednim życiu. Po prostu w którymś wieku twoim, czyli najczęściej około 30 roku życia, ten blok pamięci się odblokowuje, bo to nie jest tak, że jesteś niemowlakiem i nie wiem, i masz wiedzę magistra, tak? W pewnym etapie życia, około 30 roku życia, ten blok pamięci się odblokowuje i jakby masz już wiedzę na przykład z kilku swoich wcześniejszych wcieleń, więc to powiedz mi w takim razie, bo ciekawi mnie, skoro tak, co jest, jakie elementy trzeba spełniać, żeby świadomie do tej reinkarnacji dojść? I kolejne pytanie, czy ty już na tamtym etapie tego live'u miałeś jakby zapewnione te wszystkie etapy? Nie miałem tych etapów wszystkich zapewnionych. Prawdą jest też, że jakby to było podyktowane chwilą, bo to nie jest tak, że jakby chciałem popełnić samobójstwo, czy zabić się, nie wiem, bo było mi źle w życiu, tak? Czy nie wiem, bo pokłóciłem się z dziewczyną, czy whatever shit. Raczej chodziło o to, właśnie o ten rytuał, ale było to też zainspirowane wydarzeniami złymi, które akurat się toczyły w moim życiu. No i to była taka chwila, no, że albo się uda, albo się nie uda. A co trzeba spełnić, no to jakby mogę tylko takie podstawowe rzeczy powiedzieć, bo jakby no chcąc nie chcąc, jest to wiedza tajemna. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, jakby ludzie odbierają mnie jako totalnego świra, no ale jakby ja wierzę w takie rzeczy. Ale ryzykowałeś mimo wszystko. Ryzykowałem, bo jakby mówię, wtedy miałem bardzo obniżony też nastrój i tak dalej, więc postanowiłem, że spróbuję, no albo się uda, albo się nie uda. Jakby dla mnie życie nie jest najwyższą wartością. No tak, to tak właśnie bardzo wielu takich, że tak powiem, liderów też politycznych twierdzi, że życie nie jest ultimatywną wartością. Tak. Ja w sumie się zgadzam z tym, bo są rzeczy ważniejsze od życia. My z Olkiem nieraz dyskutowaliśmy, zanim Ciebie zaprosiłem do programu, na Twój temat, na temat tego, co się wokół Ciebie dzieje.
Zapoznaliśmy się też z wywiadem, który Glamrap udostępniał i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę jesteś postacią bardzo tajemniczą i tak naprawdę źle postrzeganą przez większość społeczeństwa, które się interesuje tobą. Też chciałem dodać, że to co mi się bardzo podoba w twojej postaci, że ty nie szukasz jakby takiej atencji na siłę, to trochę tak bardziej portale same cię, że jak powiem, ostatnio wywindowały, to nie było tak, że ty łapczywie chciałeś tej atencji, czy chciałeś się na to wybić jakoś, to jest... No to jest dokładnie tak jak mówisz, ostatnia sprawa, już przeskoczę na chwilę do innego tematu, ostatnia sprawa z tym pobiciem czy atakiem nożem, jakby prywatne sprawy, które lokalnie załatwiam w swoim mieście, abstrahując czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe, jakby ja nie propaguję takich zachowań i nie namawiam do takich zachowań, no ale jakby totalnie prywatna sprawa, tak? I znowu był Glamrap, znowu był CGM, wyborcza i zarzut, że no wszystko zrobi, żeby oni pisali, jakby no nie jest totalnie, nie leży w mojej gestii to, że ktoś pisze o tym, co ja robię, nie wiem, jakby idę na miasto, tak? Mm-hmm. Zwłaszcza złego. No inna sprawa też, że twoje tematy newsów, które są związane z twoją osobą, to bardzo w dużej mierze są clickbaity i takie rzeczy, które mocno przyciągają media. Co akurat już chyba będzie opisywać twoją postać do końca, co? No, jestem skategoryzowany jako niespełna rozumu, jako czub. Jako ktoś, nie wiem, niepoczytalny i tak dalej. Co jakby kilka z tych określeń może miałoby nawet zastosowanie w rzeczywistości. No ale środowisko rapowe jest najbardziej toksycznym środowiskiem. No, i jakby trochę jedyne co mnie może irytować, to jakby nie te wszystkie wyzwiska obcych ludzi, którzy nie są w żadnym stopniu dla mnie autorytetem, czy ich zdanie jakby się dla mnie nie liczy, ale taka ignorancja, że kto jest raper, nie wygląda jak raper, czy on coś nagrał, on nagrał w ogóle jakiś kawałek, nie? Jakby sam ten hejt w ogóle nie sprawdzając, czyli takie, no taka pusta nienawiść, nie? No tym bardziej, że jeżeli te komentarze sprawdzasz na Glamrapie, my sami tam się pojawiamy, więc wiemy, że komentarze na Glamrapie często są tylko po to i wyłącznie to są przezabawne komentarze. Życzenia, od życzeń śmierci poprzez jakby znajomość naszego życia seksualnego z łóżka, no tak. Ciekawe bardzo są te komentarze. Czemu nagrywałeś w ogóle ten live, kiedy się próbowałeś zabić? Co miało na celu samo udostępnienie to szerszej publiczności? Na celu to miało... No, powód był prozaiczny. Mam taką grupę zamkniętą na Facebooku i jakby target moich słuchaczy to jest zakres, nie wiem, od 13-latków do ludzi po 40 nawet. I zdecydowana większość tych ludzi, stety lub niestety, cierpi na jakieś zaburzenia. U mnie na grupie czy na konfie, na Messengerze nieraz przewijał się jakieś rzeczy typu, że ktoś ma depresję, ktoś ma terapię, ktoś jest uzależniony od narkotyków, od alkoholu. Jakby moja osoba zrzesza właśnie takich trochę ludzi podobnych do mnie z jakimiś zaburzeniami, z problemami. No i kiedyś była po prostu taka rozmowa i jakby ja dałem słowo, że jeżeli padł pomysł, jakby nie mój pomysł, w konwersacji padł pomysł, że jeżeli kiedyś będę robił taki rytuał, to po prostu to udostępnię. I jakby wtedy miałem w głowie to, że to będzie głośne na całą Polskę, jeżeli rzeczywiście bym nie żył. Ale w momencie, kiedy jakby no nie doszło do skutku to wszystko, to raczej nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie się tym interesował. Tak, nie? A nie uważasz też, że warto jest promować takie wartości, załóżmy, jeśli jesteś w gronie tych ludzi, bo my też jakby mamy styczność z takimi ludźmi, sami mieliśmy problem, że powiem, z używkami kiedyś, sami też chodziliśmy na leczenie, chodziliśmy i nie uważasz, że warto też promować takie coś, żeby jednak zgłosić się po pomoc i... Oczywiście, że tak. Jakby... Bo w Polsce te problemy psychiczne są tak mocno ignorowane i się ludzie boją bardzo. Ludzie bagatelizują to i odrzucają taką myśl, że chodźmy zamiast siedzieć w naszym gronie ludzi, którzy pieprzą o tym, że chcą się zabić, którzy są bardzo smutni na ogół, to żeby wyjść gdzieś z tym i stwierdzić, że okej, ja jestem smutny już jakiś dłuższy czas, to znaczy, że mam problem i warto byłoby się z tym podzielić z specjalistą, a nie z innym smutnym człowiekiem, który jedyne co mi możesz doradzić, to chodź się najebiemy. Znaczy był nawet jakiś czas temu pomysł, żebym robił takie streamy, nazwijmy to psychologiczne, gdzie ludzie by anonimowo opisywali mi jakieś swoje problemy i ja bym razem z moimi słuchaczami czy odbiorcami próbował na nie odpowiedzieć czy poruszyć. Jakby ja nigdy się nie poczuwałem do umorania kogoś lub do mówienia, jak ktoś ma żyć. W żadnym moim kawałku nie ma żadnego przekazu typu zrób to, zrób tamto. Ja sam też, nie lubisz tego. Tak, ja sam tego bardzo nie lubię. I jakby nie wciskam też ludziom nic na siłę, tak? Albo jakoś mojej ideologii.
nie czuję się też na tyle kompetentny, żeby kierować takimi zaburzonymi osobami. Mhm. Jeżeli ludzie sami jakby łakną mojego zdania na pewne tematy, no to odpowiadam, nazwijmy to, nie wiem, z dobrego serca czy z troski, ale jakby jestem za tym, żeby zgłosić się do specjalisty, no bo ja chodzę do specjalisty dopiero od 2 miesięcy. Zawsze miałem zbyt duże ego, żeby pójść do specjalisty. Zawsze uważałem, że no co oni mogą wiedzieć, naczytał się książek, każdy człowiek jest inny, w głowie mi nie siedzi, będzie mi pieprzył jakieś schematy, klepał jakieś regułki i uważałem się zawsze zbyt inteligentny na to, aby dać się ustawić jakiemuś tam specjaliście do pionu. No tak kolektywnie to powiedziałem, to skrót myślowy. Ale wiem, że na przykład teraz przyjmuję dość silne leki i widzę na przykład poprawę, że jestem bardziej stabilny emocjonalnie. Ciężej mi jest wyprowadzić z równowagi niż było to wcześniej. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze sobą, nałogi, zaburzenia czy depresje, to zachęcam do konsultacji ze specjalistami i jakby zawsze to mówiłem, że nie jestem przykładem, nie chcę być wzorem i żeby nie brać ze mnie w żadnym przypadku żadnego przykładu. Nie? Czyli zgodzisz się z tym, że żeby w ogóle chcieć skorzystać z czyjejś pomocy, bardzo ważne jest to, żeby odnaleźć w sobie pokorę. Tak, to jest bardzo ważne. No, trzeba się przyznać przed swoimi słabościami, że one w ogóle istnieją, bo jeżeli będziemy się uważali zawsze za najmądrzejszych, że nikt nam nie będzie mówił, co mamy robić i tak dalej. Nie staniemy się lepsi. I nikąd nie dojdziemy przede wszystkim. No, zmiana musi jakby wykiełkować najpierw w nas. Miałeś zajście z policją na mieście, które zostało nagłośnione. Tam było napisane, że znieważyłeś i zatraktowałeś funkcjonariuszy jakoś hejtera nożem. Opowiesz nam o tej sytuacji? Jakby śledztwo jest cały czas w toku, więc... Wszystko możesz powiedzieć. Nie wszystko. No, generalnie wyglądało to tak, że to była osoba z mojego miasta, którą gdzieś tam kojarzyłem i napisał jakiś tam głupi komentarz, który jakby nie dotknął mnie na tyle personalnie, że pomyślałem, dobra, idę i idę mu robić krzywdę, tylko sobie pomyślałem, że a spoko, kiedyś tam przetniemy, to o tym pogadamy i miałem jakby totalnie gdzieś. No i zdarzył się wieczór taki, że się przecięliśmy w lokalu, no podszedłem, zapytałem, że po co takie rzeczy wypisujesz i tak dalej, co do mnie masz, przecież jakby nigdy nie było jakby konfliktu. Na początku zaczął się wypierać, że on nic nie pisał, że o co mi chodzi. Dopiero jak powiedziałem, że czytałem to i byłem z dziewczyną i też przyznała, że jakby no nie wypieraj się, no to zaczął gadać, że dobra, to żarty i tak dalej. No wywiązała się awantura. On w ogóle uderzył moją dziewczynę w twarz. Uderzył w sensie, naprawdę uderzył w jego rozpęd i jak niczym bonus BGC wleciał w nią z takim lujem. To ciekawe, że o tym akurat żadne pismaki nie wspomniały. Ciekawe jest też to, że w momencie, kiedy ja sobie poradziłem z tym jednym gościem, zlecieli się gapie, czy świadkowie, lub jego znajomi, no nie wiem, jakby nie znałem tych ludzi, dostałem gazem cieprzowym w oczy od jakiegoś właśnie jednego z tych ludzi. No i wtedy wyjąłem, to był tak naprawdę kastet, ale miał ukryte ostrze. Czyli to nawet nie był nóż, tak? No, to był raczej kastet z ewentualną możliwością wyciągnięcia ostrza, ale jakby tego ostrza nawet nie wyciągałem. No ale suma summarum, wiesz, gaz w oczach i ich tam było, nie wiem, z 4 czy 5. Przekopali mnie, mam złamane 3 żebra aktualnie. Zadzwonili na policję, czy ktoś zadzwonił i w momencie, kiedy ja leżałem już jakby z tymi połamanymi żebrami i skradzionym portfelem, dokumentami. Oni cię skradli? Prawdopodobnie. Czyli nie znalazłeś ich do tej pory? Nie mam tego. I mojej dziewczynie całą torebkę razem z telefonem, pieniędzmi i tak dalej. No to straszne. Przyjechała policja, oni oczywiście odskoczyli i zaczęli gadać, że ja biegam z nożem, że coś tam. No to policja jak to policja zaczęła mnie kłuć. No to się wkurwiłem i zacząłem tam się z nimi szarpać, no bo generalnie wiesz, zajście, które było między mną a tym kolesiem, jakby się już skończyło, a tutaj jakby miała miejsce napaść, nie? I to jakby na moją osobę i na moją dziewczynę, a ja jestem jakby już znany policji z różnych innych tam, więc oni mnie kojarzyli, no i od razu wiesz, widzieli, że to ja, świadkowie powiedzieli, że latam z nożem, co było nieprawdą, zaczęli mnie kłuć, więc zacząłem się z nimi tam szarpać, wyzywać, przepychać.
Czy ty policji przekazałeś te informacje o ataku na swoją dziewczynę i o tym disrespektu, który był dla waszej dwójki tam przekazany? To znaczy... Przy tej akcji? Nie, ja nie przekazywałem żadnych informacji, bo nie wiem, ja mam jakąś traumę do policji. Nie chciałeś im zaufać. No rozumiem, nie ufasz policji. Znaczy totalnie, wiesz, jak widzę, że jadą, to już mi skręca w środku, bo zawsze myślę, że coś ode mnie znowu chcą. Tak? Ale moja dziewczyna była zgłosić kradzież i jakby opisała tą całą sytuację. A byłeś wtedy pod wpływem alkoholu? Pod wpływem byłem, lecz nie byłem pijany. Okay. No nie wiem, piłem z 3 shoty. No tak, no ale znaczy... dla prawników i dla sądu jednak... No znaczy tak, na pewno działa na moją niekorzyść, tym bardziej, że na warunkowym zwolnieniu było. Sprawdzaliście, jeżeli chodzi o to? Dmuchałeś czy nie dmuchałeś? Nie. No to znaczy, tyle. Czyli bardzo, bardzo smutna sytuacja się spotkała tak naprawdę, do tego jeszcze negatywnie to tak wszystkie portale. Znaczy Wyborcza napisała, że ja chciałem zaatakować mężczyznę, zaatakowałem jakby, że tam był czyn dokonany, nawet zastanawiałem się, czy ich nie pozwać, bo tam było napisane, że olsztyński raper zaatakował nożem w głowę, nie? Mężczyznę, gdzie totalnie nawet nie wyjąłem tego ostrza, tylko miałem kastet i jakby już chciałem go użyć w zależności. No w walce jakby z kilkoma przeciwnikami, nie? No to bardzo, tak powiem, się zachowałeś dość logicznie, no nawet wiesz, nie potrafię sobie... Czy ty próbowałeś gdzieś na swoim portalu, na swoich chyba portalach społecznościowych, profilach udostępniać tą historię? Nie, jakby prostowałem raz tą akcję z tym podcinaniem żył. A to jest tak, że każda moja wypowiedź, no nie oszukujmy się, w społeczeństwie zawsze jest więcej idiotów lub ignorantów i jakby co by nie dostali na papierze czy na filmie, i tak będą hejtować, trollować i tak dalej, więc po prostu tam tą sytuację skomentowałem, tam jakby olałem, postanowiłem przemilczeć, bo jakby miałem dość już tego szumu całego, wolałem, żeby to przycichło jak najszybciej, nie? To nie jest fajne. Tak, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę ty jesteś w tej sytuacji mocno pokrzywdzony, tak? Znaczy ja jakby, wiesz, ja... Ty jesteś też chyba osobą, która się raczej nie przyzna publicznie do tego, że jest ofiarą albo że jest osobą... Znaczy, może przyzna, ale nie lubi, skrzywdzona. Nie lubi tego robić, mam takie wrażenie. To znaczy, wiesz, ja byłem krzywdzony całe życie i nadal jestem w różnych jakby aspektach. Chodzi bardziej o to, że... no nie wiem, po prostu ta sytuacja... Nie była zero-jedynkowa, nie była czarno-biała jak większość sytuacji w życiu. No tak, to prawda. No ale wolałem po prostu to już przemilczeć i mieć gdzieś tą całą opinię, co oni sobie tam piszą i mówią. Ja myślę, że jednak warto, wiesz... Dobrze, że masz okazję teraz to sprostować. Tak. Więcej ludzi będzie mogło też zmienić zdanie na temat tej sprawy. Znaczy, myślę, że myślący ludzie i tak wiedzieli, że... Żeby nie ufać temu tak naprawdę. Tak, no. A cała reszta, czyli... Ludzie, plemniki glam rapu i to cała spuścizna tych ludzi, którzy poświęcają czas na hejtowanie, jakby nawet nie dotrwa do tego momentu, tego filmu. Więc. No tak, także tutaj myślę, możemy też przekazać taką wartość, żebyście nie wierzyli do końca wszystkim newsom, tak jak je podają, bo często jakby media po prostu szukają taniej sensacji, a nie chcą dojść do prawdy i sprawiedliwości. Mhm. No dobra. Warto się na tym więcej skupiać, w co wierzymy, w co nie wierzymy, jeżeli nie znamy źródła informacji. Oprócz tego miałeś jeszcze kilka innych spraw. Opowiesz nam coś o nich? No mam już kilka spraw zakończonych, a pytasz o te aktualne zapewne, tak. Więc... no to jakby to właśnie mam w toku 2 pobicia, posiadanie broni, chociaż... Tym posiadaniem broni to też jest, nie jest takie zero-jedynkowe, jak brzmi. No i właśnie ta napaść czy naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Więc jakby to w ogóle jest to naruszeniem nietykalności? To właśnie to, kiedy oni mnie kuli po tej bójce i ja zacząłem się z nimi szarpać. I to szarpanie to jest takie... To znaczy, wiesz, według prawa, jak tego co stanowi kodeks, nawet jeżeli, nie wiem, podepchniesz policjanta, czy rzucisz mu czapkę, to już jest jakby naruszenie nietykalności, nie? To jest funkcjonariusz publiczny, więc no de facto nawet nie powinieneś go dotykać bez jego zgody. No tak, rozumiem. A powiedz mi, te 2 pobicia, to są te sprawy, o których było też w mediach? Bo tam, że pojechałeś podczyść dom, tak? Nie, no generalnie, no jakby o wszystkich rzeczach nie będę mówił, bo o wszystkich rzeczach to nie wie policja i prokuratura, żeby tak zostało. Pierwsza sprawa to jest sprawa z lutego, to jakby stanąłem w obronie dziewczyny w autobusie miejskim, no i doszło znowu do bójki i gość stracił wzrok w jednym oku, no i ta sprawa jakby cały czas jest na etapie przeprowadzania tam dowodów,
są powołani biegli lekarze i tak dalej, nie? No, no druga sprawa z tym pobiciem to jest właśnie teraz ta aktualna. No posiadanie broni i ta policja, nie? Posiadanie broni to chodzi o ten kastet z tymi elementami ostrymi? Czy o pistolet? Nie możesz się wydać. Pomidor. Aha, dobra, okay. Spoko. Dobra, to może teraz przejdźmy do tego twojego płytu w więzieniu. Bo byłeś, za co siedziałeś? Byłeś w więzieniu i za co siedziałeś? Tak naprawdę podawane jest w mediach, że siedziałem za usiłowanie zabójstwa, chociaż w ostatecznym rozrachunku został mi zmieniony artykuł na 156, czyli ciężkie uszkodzenie ciała. A miałem najpierw 148 z 13, czyli usiłowanie zabójstwa właśnie. Jaki był azym twojego ataku na tą osobę i co tobą kierowało? Znaczy, bardzo duże zaplecze emocjonalne temu towarzyszyło, ponieważ to była osoba z najbliższego otoczenia. To był brat siateczny mojej ówczesnej narzeczonej, który jakby mieszkał totalnie po sąsiedzku. Był ode mnie dużo starszy. No i też jakby lubił, no dobra, tak mówiąc bez ogródek, dużo ćpał, dużo robił sobie długów, miał też problemy jakieś z głową, to jestem więcej niż pewny. No i jakby generalnie jego stosunek do niektórych stosunków, zwłaszcza z osobami na przykład poniżej 15 roku życia, tolerowałem to tylko dlatego, że była to osoba właśnie jakby, no nie z mojej rodziny, bo jakby ja rodziny nie posiadam, ale to z rodziny mojej właśnie narzeczonej, nie? No ale był taki, czara gorczy się przelała w momencie, kiedy nie oddawał pieniędzy, kiedy mówił brzydkie rzeczy, mówił nieprawdę na mój temat. No i po prostu poszedłem tam, czyli do... na jego posesję, gdzie miał jakiś tam melanżyk ze swoimi ziomeczkami. Wtedy jak tak, ich było tam chyba z 6 ogólnie. Podszedłem, zaczęliśmy rozmawiać, później zaczęliśmy krzyczeć, szarpać się, jakby pobiłem go. No i siedziałem na nim i jakby akcja parterowa. No i w tym momencie jego koledzy zaczęli mu pomagać. No to więc zająłem się tymi kolegami, wyjąłem nóż. No i jakby... Ty zawsze nosisz nóż przy sobie? Zawsze noszę jakąś broń. Jakąś broń przy sobie. Mhm. Często zdarzają się ataki na twoją osobę z zewnątrz? Zdarzają się... Pytam pod względem tego, czy ty często masz przymus bronienia się, czy często musisz się bronić? Pojedynczo nie, ale na przykład jeżeli, nie wiem, jest jakiś weekend, stare miasto czy centrum właśnie i wracają jakieś grupy pijanych ludzi, to często są zaczepki generalnie przez wygląd raczej, nie? Przez wizerunek. Myślisz, że właśnie ludzie jakby nie akceptują inności w Polsce i też dlatego są takie ataki na ciebie, to ponieważ oni nie są w stanie zaakceptować twojego wyglądu? Znaczy to na pewno, wiesz, ja nie wyglądam jak jakiś... Polak statystyczny. Też nie wyglądam jak jakiś, nie wiem, gangster, nigdy gangsterem nie byłem, nie chciałem być i nie będę. Raczej wyglądam, nie wiem, cytując dużą część komentarzy, jak jakaś emo pizda, wiesz, farbowane włosy, grzywka i tak dalej. Albo jak jakiś punk czy brudas, więc zawsze myślę, że mogę sobie dużo pozwolić. Nie jestem też jakiejś mega dużej postury, więc no automatycznie widzą we mnie łatwy cel. No i gdy dochodzi do konfrontacji, no to jednak wiesz, ja mam jakieś swoje zasady. Jestem też, uważam, osobą mocno charakterną i mam taką wadę też, że jakby ja nie odczuwam strachu. Nawet gdyby mieli mnie tam zabić, to i tak bym się bronił czy bił, nie? Nieraz już tak było, że Zostałem nieźle przekopany przez kogoś dużo silniejszego, czy przez grupę ludzi, a na przykład była możliwość odwrotu, ale jakby mam bardzo wysoko rozwiniętą męską dumę, honor. Dlaczego wynika twój brak strachu? Często słyszę się, znaczy ja uważam osobiście, że ludzie, którzy się nie boją, to ludzie, którzy są trochę... Tylko głupcy się nie boją. Tak, to miałem właśnie powiedzieć. Którzy mają niewiele do stracenia może, ale też podejście do śmierci, ja myślę, że ma na to bardzo duży wpływ. Też. No tak jak właśnie wspomnieliśmy wcześniej, nie? Że życie nie jest najwyższą wartością. Czyli ty się go po prostu nie boisz stracić. Tak. W sensie, wiesz, moje życie przebiegało w bardzo dziwny sposób. Mógłbyś coś więcej powiedzieć o swoim dzieciństwie, jak o tym mówimy? Bo ja wyczytałem o tym, że nie miałeś lekko. Podobało mi się twoje słowa, które zdanie brzmiało: raperzy nawijają o tym, że się im nie przelewało w domu, a u mnie się przelewa krew i latały taborety.
No jakby to jest fakt, z tym, że nie mam problemu, żeby o tym mówić, bo jakby nie ma w mojej głowie tematów tabu. Tylko nie wiem, czy nie chciałbym, żeby to znowu było odbierane jako jakaś forma marketingu czy żalenia. Nasz podcast, który dzisiaj nagrywamy, jest głównie po to, żeby pokazać też swojej osobie, że ty masz w dupie ten marketing i gówno cię obchodzi robienie pod publiczkę. Dlatego też w kawałkach na przykład o tym za bardzo też nie nawijam. Znaczy nie, no generalnie wiesz, był alkohol, była przemoc. Myślę, że niewłaściwe użytkowanie noża odziedziczyłem jakby po rodzicach, bo tam też były akcje i gdzie ktoś kogoś napadał z nożem. No wiesz. Myślisz, że dużo rzeczy w takim dorosłym życiu jest uwarunkowane przez dzieciństwo, bo jakby ja znałem bardzo dużo dzieciaków z takich biednych domów, które właśnie też miały później ciężko bardzo w życiu i też trafiały do więzienia przez to, że miały patologię w domu. Znaczy ja myślę, że na pewno tak jest, ale są też wyjątki, które potwierdzają regułę tak naprawdę, bo jest też dużo osób, które miały naprawdę przejebane w życiu, a dzisiaj są, nie wiem, prawnikami, lekarzami, kochającymi ojcami. Albo dziennikarzami muzycznymi. Albo dziennikarzami muzycznymi. Powiedz mi, masz na ręce Garę. Ja sam jestem fanem anime i Gara był przez długi okres mojego życia moją ulubioną postacią. Możesz pokazać do kamery. Mm-hmm. Moją ulubioną postacią, jeżeli chodzi o Naruto. W gruncie rzeczy bardzo się z nim utożsamiałem ze względu na to, że on w swoim dzieciństwie też był bardzo mało, w ogóle nie był kochany. I po jego osobie było widać, że on wylewa złość, która narastała do ludzi przez całe jego dzieciństwo. Zabijał ludzi, był bardzo odcięty od emocji, od życia emocjonalnego. Czy w tobie jest dużo z tego? Tak, jakby ja wiesz, nie mam żadnej rodziny na dzień dzisiejszy. Nawet nie chciałbym mieć, w sensie chciałbym mieć swoją może, nie? Chciałbym założyć rodzinę w przyszłości i jakby funkcjonować jako normalna jednostka w społeczeństwie. Ale no jeżeli chodzi o utożsamianie się z Garą, no to tam też były perypetie rodzinne dość dramatyczne. No właśnie. Też próbowali go zabić. Tak, więc jakby z tym się bardzo utożsamiam i jakby no też nigdy nie doświadczyłem miłości od drugiej osoby, nie? Więc... To jak wyglądają twoje relacje z dziewczynami? Naprawdę nie odczuwasz od nich miłości? Na czym one polegają? To znaczy, moje relacje z dziewczynami. Wiesz co, jakbym zaczął mówić o relacjach z dziewczynami, to wyszłoby, że jestem pyszny lub się chwalę. Mhm. Więc może to pominę. Powiem tak, że no jakby, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, jestem trudną jednostką ze względu na szereg zaburzeń, które mam jakby zdiagnozowane. To jest na przykład borderline, to jest depresja, to są stany lękowe, ogólnie zaburzenia jeszcze bliżej nieokreślone, osobowość neurotyczna, psychopatyczna i tak dalej, więc mam cały śmietnik w głowie i często popadam ze skrajności w skrajność, więc jakby wiesz. To cieszę się w takim razie, że zdecydowałeś się na tą terapię, bo to tak, tylko lepiej dla ciebie będzie oznaczało. Tak, i mam do ciebie teraz takie pytanie. Powiedz mi, jak było w więzieniu? Czy uważasz, że to więzienie w jakiś sposób może pomóc człowiekowi, czy jednak ten system resocjalizacji jest bardzo zły w Polsce? Warto to znaczy, by się powiedzieć o tym też. Aha, system resocjalizacji w Polsce nie istnieje, moim zdaniem. Może pomóc. Na przykład było dużo chłopaczków, którzy na potęgę ćpali na wolności. Wjeżdżali na puchę, no jakby mieli przymusowy odwyk. Znaczy no nawet wiesz, żeby poćpać w więzieniu, to nie może być tam... No dobra, nie będę się posługiwał tą terminologią już. Po prostu nie może być sierżantem, nie? No, no właśnie. Ale chodzi o to, że byli ludzie, którym więzienie ratowało życie rzeczywiście. Właśnie pod tym względem, że mieli jakieś odwyki albo w życiu sobie totalnie nie radzili, nie byli jakby zdolni do pracy. No a tam wiesz, możesz pracować na kuchni, na magazynie, whatever shit, masz dach, masz posiłki jeszcze donoszone, wiesz, do celi. Więc spoko, no jakby ja się strasznie tam męczyłem psychicznie pod tym względem, że czułem, że ucieka mi życie i jakby moja kreatywność, którą zawsze pielęgnowałem w sobie, strasznie tam obumierała, nie? Z tym, że ja na początku byłem bardzo problemowym więźniem. Siedziałeś w izolatkach. W izolatkach przesiadywałem i jakby to mi najbardziej odpowiadało. Później sobie powiedzmy wynegocjowałem, że przestanę robić jakieś głupie rzeczy, ale chcę celę pojedynczą. Udało się? I się udało. Większość wyroku spędziłem sam. Nie musiałem ani z nikim gadać, ani na nikogo się wkurwiać.
więc... Na przestrzeni czasu żałujesz tego podejścia, bo jednak musiałeś tam siedzieć, nie było to zależne w większej mierze od ciebie. Więc często ludzie mają takie podejście, ok, skoro już tu się muszę siedzieć, zajmę się tym, tym, tym i tym i starają się wykorzystać ten czas, a ty chyba miałeś cały czas jednak kłótnię w głowie z tym, że musisz tam być i nie chciałeś się. To znaczy ciężko było mi się pogodzić z tym i dlatego też tak jakby walczyłem z tą całą administracją i z innymi osadzonymi. Byłem bardzo jakby konfliktowym więźniem, zwłaszcza w początkowej fazie. No jedyne co dobre wyniosłem to wtedy, że schudłem jakieś dobre kilkanaście kilogramów, co teraz z powrotem przybrałem. No i co, no czytałem dużo, na wolności dużo czytałem, a w więzieniu to już w ogóle pochłaniałem książki. No i jakby tak spędziłem. No i większość płyty napisałem. Psychotropsolo właśnie napisałem tam. Czy jednak coś w tym więzieniu robiłeś? To nie było tak, że tylko wegetowałeś? Próbowałem. Ja też zauważam takie... W sumie to nawet mam taką rozkminę ostatnimi czasy, bo miałem trochę takich znajomych jeszcze parę miesięcy temu, którzy mieli bardzo duży problem z narkotykami i myślałem, czy to dobrze, czy źle dla nich, że ci policjanci ich zamkną i że im grozi więzienie. A dla niektórych to więzienie jest jedynym sposobem na ratunek, z tego co ja widzę. Czy może nie jedynym, ale na pewno takim... zmuszającym do... Najbardziej doraźnym, bo jest wybór między śmiercią a więzieniem tak naprawdę. No, tak. To jest takie smutne trochę, ale no prawdziwe. Rozumiem, że do więzienia ci się nie spieszy. Nie spieszy, chociaż czuję taką pętlę na szyi, która jakby coraz bardziej się zaciska, nie? Czym to jest spowodowane? Tym, że te sprawy są w takim Tymi sprawami i... No głównie tymi sprawami, jakoś... Mam cały czas problem, żeby się w społeczeństwie odnaleźć, mimo że próbuję. A też jakby społeczeństwo nie przyjmuje mnie z otwartymi ramionami i nie ułatwia mi tego, nie? Znaczy w gruncie rzeczy, że rozejrzysz się dookoła, no my od początku mieliśmy do ciebie nastawienie przyjazne i to się nie zmieni, mi się wydaje, w przyszłości. Więc też to znaczy, nie wiem, wiesz? Pozwalanie sobie dostrzegać tego może też. Tu ci wybacz, że wejdę w słowo, ale w podcaście z Wujkiem Samozło zarzucałeś mi też właśnie promocję razem z Wujkiem Samozło zarzucałeś tak. Mi promocję poprzez znaczy, ten live. Zarzucanie nie? To nie było, to też źle to odebrałeś, chyba tak jak chciałeś. My tam rozmawiamy o zjawisku, którym jest robienie sensacji po to, żeby płytę jakąś czy jakiś materiał rozsłabić. I tam bardziej nie skupiamy się na tobie, bo też mało o tobie samej, bo tam tylko o tym zjawisku live'a, na tym siedziałeś, rozmawiamy. Dlatego fajnie, że możemy to teraz sprostować. No fajnie, że masz szansę jakby powiedzieć o sobie, bo strasznie mnie właśnie dziwiło, że te wszystkie portale się przedstawiały w taki sposób. A mnie nie dziwiło, jak się bo w rzeczy chcą sensacji portale, a ty się przedstawiłeś po prostu, o tobie nie było nic wiadomo, ale o tym co robisz bardzo. No jakby to też jest przykre, chociaż wiesz... Jakbym chciał być gwiazdą, nie wiem, czy... To już bym był. No, dokładnie, wiesz co, ja mam na przykład nagrane gdzieś tam na dysku głęboko schowane numery typowo letnie na autotunach, tak jakby dla samego skilla, nie? Mm-hmm. Jakby i wiem, że potrafię robić rzeczy, które na przykład są modne, nie? Które pod te trendy się potrafię podpiąć, a od 10 lat jakby rzeźbię cały czas i zatapiam się w tym roku i to jest coraz bardziej niszowe, coraz mniej jakby może dociera do ludzi i totalnie wiesz, totalnie nie kumam właśnie tej jazdy, że robię cokolwiek, żeby się jakby wybić, nie? Ostatnio też słychać było echo twojego konfliktu z Body Christem. Dość głośno nawet. Tak, on chciał się z tobą bić bodajże na FMMA, wymieniliście się tam zdaniami. Powiedz mi, czego się to zaczęło w ogóle? O co chodzi w tym konflikcie? Zaczęło się od artykułu właśnie chyba z tym live'em, z tym podcinaniem żył, później właśnie był z tym atakiem nożem rzekomym i on prowadził stream na swoim kanale, gdzie jakby, nie wiem, bawił się chyba w dziennikarza muzycznego czy whatever shit, po prostu wypowiadał się na mój temat, ktoś mi tam napisał, ty wejdź tutaj, bo gadają o tobie, wszedłem i jakby padały tam słowa typu, wiesz, idiota, zjeb, nienormalny i tak dalej. No i od tego zaczęło. Ja mu po prostu na tym czacie, na live'ie coś tam odpisałem, odburknąłem. I jakby tyle. A zaczął nagrywać jakieś tam filmiki, wyzywać. No jakby słabe zagrania z jego strony szły. Pamiętny mój filmik sprzed miesiąca, który nagrałem, na który on odpowiedział 3 dni później. A później dopiero, gdy CGM o tym napisał, nagrał jeszcze raz film, dłuższy, bardziej rozbudowany, gdzie na początku już tak naprawdę zadaje kłam, bo mówi,
że on wcześniej nie widział mojego filmu, dlatego nie odpowiadał, nie? Mhm. Gdzie nawet w artykule na Glamrapie tak naprawdę jest ten mój film i jego odpowiedź. Aha. Więc to jest człowiek, który tak naprawdę, no nie wiem, czy jest w pełni zdrowy na umyśle, czy jakby nie widzi swoich ruchów, bo strzela sobie w stopy tak naprawdę. I jakby on zaczął cały konflikt w internecie, ja byłem tą stroną, która odpowiadała, no jakby on dąży, znaczy ja dążyłem do konfrontacji twarzą w twarz, tylko on zaczął proponować Fame MMA i tak dalej. No wiadomo, że jakby rozchodzi się o pieniądze, z tym, że to znaczy, parafrazując zdanie z pewnego polskiego filmu, ja lubię napierdalać, nie? Więc mógłbym się z nim bić, ale czy robić z tego cyrk, no nie jestem jakby do tego pierwszy, nie? Czyli nie interesuje cię ten Fame MMA? Raczej nie. Poza tym, jeżeli powiem ci tak, też nie jestem na tyle ignorantem i idiotą, dostaję, wiesz, wiadomości, że on jest lewy, żeby jakby nic nie robić, bo od razu będę miał kurwa wyrok za niego. No jakby, no wiesz, może wyglądam na głupiego, ale aż tak głupi nie jestem, żeby jakby pakować się w coś takiego. Więc jeżeli nie zakończy ten konflikt jakoś, bo mnie to wkurwia, nie? Że on to cały czas podżega to. Ktoś do mnie pisze, ty zobacz co on gada, coś tam, jakiś glamour, bo znowu coś tam wrzuci, czy CGM. Jeżeli nie da się tego załatwić jakby jak faceci za kulisami, i jedyną metodą, żeby to zakończyć, nie wiem, będzie walka na jakiejś gali, to tylko wtedy mógłbym to rozważać. Wtedy raczej wyszedłbym z propozycją na przykład, żeby, nie wiem, całość lub część dochodów przeznaczyć na przykład na cele charytatywne, bo już rozważałem taki scenariusz, żeby jakby oprócz, nie wiem, cyrku i pajacerki, bo tak naprawdę o to się to wszystko rozbija, jakąś wyższą wartość to jeszcze miało, nie? Niż taka tania rozrywka. Podoba mi się to. Wczoraj miał nawet stream, na którym wszedłem, jakby ja zainicjowałem sytuację i napisałem, podasz mi w końcu ten adres, na co odpowiedział, podam ci adres, spoko, pod warunkiem, że teraz mi wyślesz donate za 100 zł, nie? Więc jakby kurwa zamknąłem tego YouTube'a, musiałem to rozchodzić po prostu. Żenujące, no. Może my tak zaczynamy tak robić w naszych podcastach, że jeżeli chcecie, żebyśmy przestali nagrywać, to musicie nam pić koło. Tak, no. Takie sytuacje są dosyć, no, dziwne. Ale powiedz mi jeszcze, jakiś konflikt z opałem z tego, co mówiłeś tutaj się... To znaczy, konflikt z opałem to raczej już jest kwestia muzyczna, stricte. Mhm. Czyli jeżeli mielibyśmy rozmawiać o mojej muzyce, to wtedy mógłbym się do tego odnieść jakby do całej autentyczności raperów. Znaczy, wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak autentyczność polskich raperów, nie tylko polskich tak naprawdę. Ale no generalnie była sytuacja, że po moim wyjściu jakby tam propsował i tak dalej. Ja też jakby go propsowałem, bo w podobnym czasie zaczynaliśmy, nasze ścieżki się przecinały, nie zawsze było nam po drodze, ale jakby ja się mega jarałem, że on się wybił, że zaczął robić wyświetlenia. Przestałem jakby bulldupić, zazdrościć, nie? Jakby już wyrosłem z tego etapu i wszystko było spoko, były propozycje wspólnych nagrań do momentu, kiedy ktoś mi tam podesłał jakiś jego wywiad, czy no gdzieś tam z kimś rozmawiał i padło pytanie, czy są w planach nagrywki z Psychotropem, gdzie on powiedział zdanie typu, że były, ale mu odpierdoliło i nie chce mieć nic wspólnego. Czyli tak cię ocenił po prostu z góry, nie miał... To znaczy, wiesz co? Się znałeś z nim prywatnie wcześniej, czy to znaczy, kontakt? My się znamy x lat już, ale jakby nie tak na żywo w zasadzie, nie? Po prostu ta scena horrorkorowa w 2009-2010 roku była mega okrojona, więc tam się wszyscy znali. No i generalnie chodzi o to, że zadzwoniłem do niego, no i się zapytałem, o chuj chodzi, bo jakby to nie chodziło o żadne jakieś live'y temu, bo to było jeszcze przed. I z tego co zrozumiałem, to miał problem, że nie podobał mu się koncert, to co ja robię, on tego nie popiera, że ja smaruję ludzi krwią na koncertach i tak dalej, gdzie kurwa typ promuje płytę tym, że ma guza w mózgu, gdzie sam leży w jakiejś wannie z robakami i robi sobie pojeba i tak dalej, nie? Więc jakby... Hipokryzja taka. Hipokryzja, no kurwa, nie wiem, masz się za horrorkorowca, nagrywasz płytę o nazwie Pojeb i mówisz dla typa, który, nie wiem, no ewidentnie jest bardziej pojebany niż ty, no że cię to nie jara, że przesadzasz czy coś, nie? Więc kurwa, takie udawanie takiego pojeba tylko na cele marketingowe, nie?
i żeby to było smaczne, tak skrojone dla słuchacza, jest dla mnie mega chujowe, nie? No tak, a powiedz mi, czy autentyczność jest ważna dla Ciebie w Twojej muzyce? Wiesz co, to jest taki paradoks, bo jakby poruszając się, nie wiem, w dead rapie, trap metalu czy hardcore, bycie autentycznym nie jest tak oczywiste jak na przykład w ulicznym rapie, tak? No bo nawija, że nie wiem, że rzucasz towar, że nie wiem, że jesteś w bojówce czy coś tam i faktycznie możesz być. Nawijając, że nie wiem, mordujesz wampiry, gwałcisz tam jakieś kobiety, czy palisz kościoły, no ciężko jakby jest, wiesz, być wiarygodnym. Wiadomo, że to jest fikcja literacka, ale możesz być, nie? Możesz być zajarany, nie wiem, horrorami, komiksami, czarną magią, jakimiś... Konsekwentnie robić to dalej, co robisz, a nie na opał, tak, się zmieniać. Tak, no dokładnie, nie? Ja cały czas, wiesz, ja jakby z tego mroku przechodzę jakby już tak naprawdę w otchłań, nie? Moja muzyka jest coraz bardziej mroczna, coraz bardziej zawiła i przez to coraz mniej rozumiana. Jakby ja mam świadomość, że jakbym rapował pod prostsze bity, może pisał trochę chwytliwsze refreny, to jakby to by miało lepsze wyświetlenia i trafiało szerzej, ale jakby robię wszystko w zgodzie ze sobą, nie? Tak czuję, tak mam w głowie i tak to wylewam, nie? Więc ja uważam, że w tym, co robię, jestem autentyczny. No plus jakby cała moja osoba, nie? Moje poglądy, ideologia i moje czyny niechlubne świadczą też o tym, że wiesz, że jakby nie kreuję jakiegoś groźnego rapera z siebie, tylko pokazuje jakby swoje prawdziwe oblicze. Albo jedną z prawdziwych twarzy. Mamy Twojego fizyka dzisiaj z sobą. Tutaj jest płyta Psychotrop Solo. Bardzo mi się podoba. Jest fajnie zrobiona. Tutaj jest też jakaś taka wkładka dla czytających, że jak powiem, czy informacja. Dla Mugoli. Tak, dla niewtajemniczonych. Sam projektowałeś okładkę, czy nie? Tak, to po prostu moje oko. Taki miałem prostota i minimalizm, nie? Fajnie. Bardzo. To jest, ta płyta jest już niemalże dwuletnia. To jest pierwsze, co stworzyłem po wyjściu z więzienia. I nakład był limitowany. Już dokładnie pamiętam, czy było 100 czy 200 sztuk. Ale ta płyta była do... Jakby ja ją za swoje pieniądze nagrałem, wytłoczyłem i rozdawałem za darmo. Jedyny warunek był taki, że trzeba było ją odebrać osobiście. Więc fani przyjeżdżali, słuchacze przyjeżdżali z różnych zakątków tam Polski i sobie ją odbierali. Ewentualnie na koncertach ją rozdawałem. Najbardziej był prosty, ponieważ jakby po wyjściu z więzienia nie czułem się na tyle silnie rapowo, żeby brać pieniądze za to, co stworzyłem, nie? A też jakby chciałem w zgodzie ze swoim sumieniem, nie chciałem po prostu czegoś nagrać i dobra, płaćcie mi tam, nie wiem, te 10-20 zł. Uznałem, że jakby wiesz, no nie byłem 3 lata przez wyrok, wróciłem, chciałem się sprawdzić rapowo, nagrałem coś takiego i nie czułem, że to jest takie moje 100% i jakby nie chciałem za to brać pieniędzy. Chociaż... Szkoda trochę tak z mojej perspektywy, bo wydajesz się zaskakująco jakby świadomym bardzo artystą i takim człowiekiem, który wie, co robi. Jest, naprawdę stwarzasz takie wrażenie kogoś, to powinien brać pieniądze za swoją muzykę. To znaczy, powiem Ci tak, ja w swoim życiu miałem etapy od bezdomności, gdzie byłem bezdomny, do czasów, gdzie miałem mega dużo hajsu. Że potrafiłem na przykład, nie wiem, kupić sobie buty za 600 zł, założyć je dwa razy i oddać komuś, nie? Mhm. Więc jakby dzisiaj jestem na takim etapie, że pieniądze nie mają jakby dla mnie żadnej wartości, chociaż nie jestem hipokrytą, byłoby zajebiście, nie? Wydawać w większej wytwórni czy zarabiać na muzyce, ale jakby chciałem być, no nie czułem, że to jest moje 100%, a jeżeli nie czuję, że to jest moje 100%, to nie chciałem brać za to pieniędzy, chociaż, żeby nie być hipokrytą, znalazłem to, są ostatnie sztuki dosłownie, i wystawiłem je, powiedzmy, na aukcji na moim Instagramie parę sztuk. No bo jakby, wiesz, nikt by znowu nie jechał po to, bo to jest płyta sprzed około 2 lat, więc drogą kupna można było nabyć tam, nie wiem, z 5 sztuk może. I spoko, i byłem w szoku, że ludzie licytowali po 100-110 zł za sztukę na przykład, nie? No fajnie, czyli masz utwierdzoną pozycję na scenie jakby horrorkrowej w takim razie. No mam jakby wąskie grono fanów, ale bardzo oddane, za co jestem mega wdzięczny i mega to szanuję, nie? Bardzo fajnie. Powiedz mi, a o co chodzi w polewaniu krwią na koncertach? Skąd się wziął taki zamysł? Pomysł. Wiesz co, ja chciałem, żeby moje koncerty nie były takim typowym, wiesz, machanie rączką i tak dalej, chociaż zauważyłem, że coraz więcej... Straszne ogień jest na twoich koncertach, jak widziałem filmiki, to kurwa, tam się dzieje dużo, co? Tak, no staram się, wiesz, i zauważyłem właśnie, że ogólnie przychodzą te moszpity, pogowanie na różnych koncertach rapowych, co mega propsuje, no ale jakby, wiesz,
performance różne mnie też interesują, jakby przekraczanie różnych granic, nie? Dla samego siebie. Nie, może nie po to, żeby akurat wzbudzić kontrowersje, ale jakby, wiesz, zrobić coś nowego, z czego nie było, nie? I na koncertach przeważnie polewamy wódkę, mamy taki moment, gdzie rzucamy kubki plastikowe ludziom, polewamy im wódkę, jaramy blanty na scenie, to czasami jest przy połowie, czasami ochrona, kurwa, wydala bez skąd. Tak, czasami ochrona krzywo już patrzy. No i był też moment właśnie, gdzie graliśmy w Hydrozagadce przez City Morgue, gdzie dwóch słuchaczy wziąłem na scenę, moją runę, czyli ten znak, namaściłem ich czoła, rysując krwią ten znak. Byli mega zajarani, później zrobili stage diving, rzucili się ze sceny. Złapał ich ktoś? Złapał, złapali ich. Jakby spoko, wiesz, ja mam mega dużo pomysłów na swoją osobę, na kawałki, na teledyski, na koncerty, tylko jakby no, brakuje mi na to budżetu, nie ukrywam. Dlatego wiem, że na przykład gdybym miał jakąś wytwórnię, która jakby zaakceptowałaby mnie, bo jakby ja miałem propozycję od różnych wytwórni, nawet nie tak dawno, i ten nawet tutaj Żaba wie, o czym mówię, o jakiej wytwórni, która po prostu jedna z większych w Polsce, z tym, że oni mieli warunek, żebym trochę jakby ocenzurował swoją osobę i muzykę, na co totalnie nie poszedłem, nie? Czyli stał się trochę poniekąd może trochę takim opałem, czyli takim pojebem, ale w takiej wersji, wiesz, PEGI 13, kurwa, tak, czy coś w tym stylu. To zupełnie tak samo jak my mieliśmy podobną propozycję właśnie, żeby robić nasz podcast dla innych stron, oni będą nam płacili, tylko że problem był taki, że właśnie nie mogliśmy być sobą, nie mogliśmy, czy tak powiem, przeklinać. Na to, jaka jest forma naszych podcastów. No ale to myślę, nie tędy droga, no jeśli chcesz być, jeśli nie mogę być sobą, to może mnie być równie dobrze. No, tak, tylko wiesz, z jednej strony, kurwa, zastanawiam się czasami, czy w świecie, gdzie jakby nie ma zasad, warto jest jakby te zasady sobie pielęgnować, bo tak naprawdę, wiesz, tracę na tym, nie wiem, traci na tym odbiór mojej muzyki, tracę na tym hajs, wiesz, jest mniejszy fame, mniejsze zasięgi, no kurwa, i tak jestem oskarżany o atencyjność, o jakieś tam gówno, wiesz, jakby zaczynam czasami żałować, że się nie ugnę, nie? Że na przykład, a chuj tam zrobię, kurwa, grzeczniejszą płytę, albo nie wiem, zrobię to, co oni chcą, żeby po prostu zarobić hajs na tym, nie? Ja ostatnio w życiu mam taką, często pojawia się moje maksima, lubię ludzi, którzy cierpią w imię trudnych zasad. Mm. To jest jakby coś takiego, o czym często myślę i myślę, że to jest moja droga życia i za tym chcę podążać, że jednak warto mieć takie swoje zasady i nie być ślepo za pieniędzmi i po prostu robić to, co ktoś chce, tylko robić, być sobą, bo to jest najważniejsze. No warto jest mieć swoją drogę ninja po prostu. No tak. Swoją własną drogę ninja. No i bardzo apelujemy do wytwórni, żeby trochę zainwestowały i wiary w ciebie i pieniędzy, bo akurat jak zacząłeś teraz o tym mówić, o tym pomysłach na siebie, na koncerty, które już są bardzo obszerne, to chętnie bym je zobaczył i myślę, że nie tylko ja po tym wywiadzie. No ja myślę, że zdecydowanie jest stary, wiesz, takie pierwsze z rzędu, które na przykład miałem w głowie, chciałem być ukrzyżowany na scenie, wiesz. Dosłownie przez ukrzyżowane? To znaczy, wiesz, czy performance taki po prostu. Wiesz, że rozważałem, żeby rzeczywiście mi przybili. Przekuć sobie? Tak, ale trochę skrajne. Znaczy nie wiem, wiesz, ja lubię ból fizyczny, nie? Ja jestem cały w bliznach, które jakby przykrywają tatuaże. Ale myślałem o tym, ale raczej nie. Po prostu ukrzyżowany w jakimś, nie wiem, 3-metrowym krzyżu powieszony. Przywiązany liną, tak? Tak, chciałem wozić z sobą trumnę na koncerty, które jakbym wychodziłbym, stary, mam, wiesz, milion pomysłów na klipy, na wszystko, tylko jakby, no ciężko jest samemu, wiesz, zrealizować, nie? Na swoim kanale ostatnio zacząłeś wypuszczać serię live'ów, które dotyczą twoich przemyśleń na temat takie jak życie w symulacji i jak powstał Wszechświat i parę innych. To jest taka forma twojego kontaktu z publicznością swoją? Tak, to dokładnie, to jest forma integracji. I jestem jakby zaskoczony, że to znaczy ja jakby bardzo szanowałem zawsze moich odbiorców i wiedziałem, że to są wartościowi ludzie w większości, ten mój fanbase, ale na przykład na tych moich streamach no zdecydowanie większość oglądających potrafi wysunąć jakąś ciekawą tezę, określić się po jakiejś stronie barykady i jakby te streamy są bardzo dojrzałe, ale też chciałbym zaznaczyć, że jakby nie uważam się za żaden autorytet. Ja zawsze to na streamach powtarzam, że to jest moje subiektywne zdanie. No bo jakby ja nie wierzę w obiektywizm. Nie istnieje coś takiego jak obiektywność.
w żadnym aspekcie, bo zawsze coś by na ciebie wpływało tak naprawdę, nie? Cokolwiek, więc... Pryzmaty doświadczeń, przeżyć, wychowanie, światopogląd, społeczeństwo. Tak, obiektywizm nie istnieje, więc sobie rozmawiamy na takie tematy. Tematy często podsuwają ludzie, a ja, że po prostu dużo czytam, dużo się interesuję, jakby dużo ksiąg zakazanych czytałem. Czytałeś Lamegeton? Tak. Znaczy, no to jakby dość popularne jest, tak? Jakieś Klucze Salomona, Księga Kłamstw i tak dalej. Mhm. O tych mogę mówić, bo to jest jakby bardzo popularne. Ale jakby wiesz, ja byłem w sekcie na przykład, nie? I znam, on nadal żyje, tylko nie mam już kontaktu. Kolesia, który był guru sekty. I na przykład oni rekrutowali poprzez lekcje angielskiego, wkładali takie ulotki do skrzynek, że dla młodzieży darmowe lekcje angielskiego, szedłeś tam i się okazywało, że tak naprawdę to niby jakaś grupa wsparcia i tak dalej, i tak dalej. I po paru spotkaniach już byłeś na tyle jakby wsiąknięty, że to byli twoi przyjaciele. No, jak to was sekta, nie? Ale jakby haczyk był na lekcje angielskiego. Kurwa. Więc jakby jeżeli chodzi o sprawy okultystyczne... Trzeba właśnie, uważać na angielski. Tak, czarną magię i tak dalej. To ja naprawdę mam, wiesz, wiedzę praktyczną i teoretyczną. Mega mnie to fascynuje, bo dla mnie okultyzm jest taką właśnie formą samodoskonalenia się, nie? I właśnie te streamy też są takie mega inteligentne. Jakby pysznie to nie brzmiało, ale to nie za moją sprawą, tylko też właśnie za sprawą mojej widowni, nie? To ciekawe. Jak ja też się interesowałem okultyzmem i tymi tematami, właśnie stąd się tam o tym Lamegetonie dowiedziałem, ale ja stwierdziłem, że jednak nie chcę tego w swoim życiu i wolałbym jednak takie otaczać się taką samą miłością i pozytywnymi rzeczami i wolę jednak troszkę spłycać to życie kosztem tego, żeby mieć jednak taki trochę więcej komfortu i takiej miłości, bo już nie chcę patologii, narkotyków, takich innych demonów i zła. Znaczy wiesz, no prawda jest taka, że najszczęśliwsi są głupcy, nie? Ci, którzy dużo nie myślą, przyjmują życie jakie jest, to oni są jakby najszczęśliwsi. Ja też wierzę w aury, wiesz, każdy człowiek imituje swoją własną aurę. Jakby krąg życia cały czas się zatacza, nie? Jakby energia nigdy nie przepada, nie? Ty oddajesz energię, produkujesz energię, przyjmujesz. To jest jakby prawda. Więc jakby jeżeli skupiasz wokół siebie tematy magiczne, czy właśnie jakąś czarną magię, czy białą magię nawet, niezależnie, jakieś metafizyczne siły sprawcze, no to też jestem zdania, że w twoim życiu może dziać się gorzej, nie? Moja mama właśnie to już tak trochę ma, że ona się interesuje runami, tarotami. Ja nawet mam w domu trochę jakichś run rysowanych na drzwiach i w ogóle jakichś innych rzeczy. Magią się moja mama interesuje dużo, no ale to ciekawy temat, aczkolwiek ja już chciałbym teraz takiej stabilizacji życia i chyba nawet jeśli mam oddać trochę takiej mądrości za cenę takiego komfortu, to jednak bym wolał tego komfortu zaznaczyć. To, o czym mówimy, czyli mniejsza świadomość z ceną za szczęście, poczucie może ten? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, jak mówi klasyk, nie? No tak. Z tym, że wiesz, z tym, że ja jakby już jestem tak pochłonięty przez to, że nie widzę dla siebie odwrotu, ale też wiesz, no ja nie wierzę jakby w jakieś szatany, demony, o co mnie ludzie często posądzają, no bo jakby inteligencja mi na to nie pozwala, uważam. I też jakby nie popieram jakichś zjebanych zachowań, wiesz, były momenty, gdzie na przykład dostawałem zdjęcia, kurwa, gdzie jakaś grupka 15-latków siedziała na grobach i chlała wino, kurwa, słuchała mojej muzyki na przykład, czy coś takiego. Nie szanujesz tego typu. Znaczy nie, no dostawaj totalne zjeby, nie? Mówię, stary, nie wiem, wiesz co, kurwa, w Boga, w szatana, ale jakby tam leżą szczątki czyjejś bliskiej osoby, kurwa, nie? Jakby ja nie jestem katolikiem, chrześcijaninem, czy whatever shit, wiesz, nie należę do kościoła, no ale jakby, no nie wiem, pochowali moją bliską osobę i później jakiś, kurwa, szczyl by dewastował jej grób, niezależnie od tego, w co ja wierzę, to po prostu bym mu pogroził palcem, tak się nie robi. Pogroził palcem, młody człowieku, opamiętaj się, bo jeszcze jest czas. Ewentualnie pokazałbyś mu kastet z ostrzem. Tak, i powiedział, uważaj. Bo kuję. No, poczytaj Glamra. No tak, poczytaj Glamra. Także myślę, że przeprowadziliśmy bardzo ciekawy wywiad, dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy o tobie. Miałeś też okazję sprostować bardzo dużo rzeczy. Bardzo nam miło, że w ogóle zdecydowałeś się do nas przyjechać, nas odwiedzić. Podobać się u nas w ogóle. Jest świetnie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby was odwiedzić. Tak, też mam taką nadzieję. Myślę, że... Tak, no. Postaram się jakiś atencyjny clickbaitowy tytuł na Glamrapie i się widzimy, co? Dobra. Tak jest. Dobra, to tak. Dziękujemy bardzo wam, że oglądaliście. Pozdrawiam wam. Czekamy na wasze komentarze. To był kolejny odcinek Rap na Blat. A to był Rap na Blat, skurwysyny. Elo.